Witam Was w kolejnej odsłonie z serii Comixologos. Tym razem cztery propozycje, bardzo różne, z różnych okresów dziejów, a także różne wydawnicze. Zaczynamy od wydawnictwa Egmont i Berezyny. Berezyna, która jest kontynuacją Bitwy. Jakiś czas temu też Egmont wydał ten oto komiks, o którym opowiadałem. Wydarzenia, wracając do bitwy, to jest rok 1809. Armia napoleońska walczy pod Essling. Pierwsza hekatombowa no, wojna. Hekatomba nowożytnych wojen, tak jest na tym napisane. Opowiadałem o tym komiksie, tak fresk, niesamowity, interesujący. Berezyna, mamy nieco późniejsze, bo 3 lata później dziejące się wydarzenia związane z wojną między Napoleonem a armią rosyjską. Napoleon wkracza do Moskwy, która jest wyludniona. Mieszkańcy Moskwy uciekają. I tam właśnie rozpoczyna się cała ta historia. Tak jak i w poprzednim komiksie, która również jest adaptacją powieści Patryka Rambo. I tutaj też mamy oprócz tych fresków historycznego, opowieści o wojnie, bitwach, motywu historycznego, mamy tu też takie kilka wątków obyczajowych. Na pierwszy wątek miłosny pojawia się pomiędzy jednym z mokosów z armii Napoleona do i aktorki, która właśnie w wspomnianej Moskwie przebywała w czasie właśnie oblężenia. Tak naprawdę cały komiks opisuje żmudną historię tego konfliktu, który jest, że tak powiem, stracony także z powodów związanych z nadchodzącą zimą. Bo to we wrześniu o 1812 roku Napoleon wkroczył do Moskwy, a więc wkrótce jesteśmy po tym zimowe. No i to jedna z brutalniejszych opowieści związanych z początkiem XIX wieku. Tak jak i w poprzednim komiksie, tutaj jest też taki trochę zarzut, że to jest jednak jednostronne pokazane Napoleon, jest pokazany trochę jako szaleniec ciągle, a był przecież wielkim jednak strategiem, oczywiście mylącym się również, tu jak w przypadku chociażby Berezyny, ale jednak był osobą, która chociażby przez Polaków dość pozytywnie jest odbierana. Tutaj jest on całkowicie, można powiedzieć, negatywnie pokazujący właśnie jego błędy i problemy armii francuskiej. Nie dodałem, że scenarzystami oprócz wspomnianego Patryka Rambo, który jest autorem powieści, jest Fryderyk Richaud, ilustratorem jest Iwan Gill, a wszystko to zostało wydane w planszach Europy wydaństwa Egmont. 102 strony, czyli bardzo przyjemne, ale także przyjemne od strony wizualnej. Tak jak z bitwą było, bo to jest ten samo trio. Naprawdę duet, bo to adaptacja, gdzie na planszach jest bardzo dużo szczegółów, bardzo to jest dobrze rozrysowane, bardzo też dobrze się to wszystko czyta, bo jak wspomniałem, jest to adaptacja powieści, więc ten element powieściowy, fabularny jest tutaj zachowany bezsprzecznie, a że była to dość interesująca wojna, bitwy raczej. No to jednak czytelnik ma co czytać. To jest taki klasyczny europejski, historyczny komiks, który warto jest poznać, z których w Egmoncie jest coraz mniej, tak? Egmont zdecydowanie przechylił szalę w stronę komiksu superbohaterskiego, amerykańskiego, ale od czasu do czasu wydaje właśnie też europejskie klasyki, propozycje interesujące i większość z plansz Europy czy Mistrzów Komiksów warto przeczytać i to jest tak samo jest z Berezyną. Niektórzy mówią, że Berezyna jest jednak słabsza od bitwy. Ja się chyba nie zgodzę. Czytało mi się zdecydowanie lepiej niż pierwszą opowieść Gila, Rambo i Richarda. Było tam w pierwszym komiksie było zbyt wiele chyba wątków, to jednak opartych tak naprawdę na dwóch, powiedzmy trzech wątkach obyczajowych i tyle. A w tle mamy ciągle wojnę i pomysły na to, jak wydostać się z Moskwy.
jak pokonać wroga. No i te, jak mówię, wspomina ten minus, to jednak nie. Oprócz tego postaci Napoleona, to właśnie tak samo jak przy bitwie, że jednak to jest jednostronne, pokazana jednak strona tylko francuska. A myślę, że jakby pokazać także stronę rosyjską, to byłoby to niezwykle interesujące. Ale można powiedzieć, że Berzyna jest równie dobrym, jeśli nie bardzo dobrym komiksem historycznym, który Egmont rok temu wydał. I warto się temu komiksowi przyjrzeć, a najlepiej zdobyć te dwa tytuły, czyli Bitwę, a później Berezynę i ma się komplementarną, prawie chyba historię właśnie Bitew Napoleońskich. No tak, i tutaj jeszcze kilka slajdów, jeśli chodzi o obrazek, jaki możecie znaleźć w tym komiksie. Przechodzimy dość płynnie do całkowitego innego komiksu. The Lisbon Studio Antologia. Antologia wydana już 2 lata temu, prawie 1,5 roku, przez Timofa. Jest to antologia lisbońskiego studia, to co można przeczytać w tytule. Jest to pewne studio, które działało w Lizbonie, zrzeszało artystów, scenarzystów, ilustratorów, którzy współpracowali ze sobą, wydawali różnego rodzaju komiksy, wydawali ziny i tak właśnie z 4 numerów TLS Series zostało wybrane kilka tytułów i wydano w Polsce taką oto antologię ze wstępem właśnie na temat działalności The Lisbon Studio. To tu warto zaznaczyć, że część z autorów nie jest anonimowych. Nuno Saraiva, A wszystko to fado, Powroty, czyli Pedro Maura i Marta Teives, o tym komiksie wspominałem jakiś czas temu. Kilku autorów było w tych zinach polskich wydawanych, czy City Stories. Kilku też zrobiło się kariery za granicą, jak Joan Afonso. I tak naprawdę mamy tutaj, jeśli dobrze, na 96 stronach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć komiksów, tak? Pięć propozycji komiksowych, które są różnorakie. Naprawdę nie sposób tak naprawdę znaleźć wśród nich jakiegoś zaczepienia, oprócz tego, że pochodzenie autorów i działanie razem właśnie w formie The Lisbon Studio. Mamy komiks o ekspresjoniście, chyba wydaje mi się, że to jest najciekawsza propozycja. Nuno Saraiva, Franzi, czyli Zerwany most ilustratora, opowieść o ekspresjoniście, który Erichu Haeckelu, który właśnie przed wojną tworzy, inspiruje się modelkami, a później z powodu wojny zmienia swoje podejście. Ten komiks jest także ciekawy ze strony formalnej, bo wojna pokazuje, jest pokazana w komiksie jako coś odwrotnego, więc wszystkie te kadry są odwrotne. Później mamy wspomnianych już duet znany z Powrotów, czyli Pedro Moura i Marta Teives, Ślady Ducha. Taki dość mocno obyczajowy komiks, w którym była para się po prostu spotyka. Takie etiuda, można powiedzieć, filmowa. O, to chyba najlepiej byłoby porównać ten komiks. Tutaj właśnie jest wspomniany fragment pierwszego komiksu, to jest wspomniany fragment drugiego komiksu, a tu jest fragment kolejnego komiksu autorstwa Joa Tercio, O Moon, The Revengers. Jest to jedyny komiks anglojęzyczny tutaj, chociaż są fragmenty polskie. Filipe Andrade Moore, kolorowy, widocznie inspiracji. Tutaj mamy okładkę właśnie na tego komiksu, inspiracją właśnie japońskimi komiksami. Tak samo się dzieje akcja właśnie w przyszłości na to kraju. Ricardo Cabrel, Mury Terrea, czyli taki klasyczny fantasy, krótka opowieść bez słów. I jeszcze jeden, czyli spełni się w pełni Nuno Duarte, Joana Afonso. Też taki komiks z dość ciekawym zakończeniem. Jak mówię, to są komiksy różnorakie, antologia, zebrane coś, ciekawostka. Komiks portugalski ma się bardzo dobrze chyba, znaczy może nie bardzo dobrze, ale coraz lepiej w Polsce. Dzięki między innymi Tymofowi, który wydaje tytuły 2-3 rocznie, więc to i tak jest dużo w porównaniu do innych krajów. No i właśnie taka propozycja od Timofa
Warto spojrzenie, jeśli ktoś lubi właśnie te kraje, bo są naprawdę bardzo różne komiksy, bardzo różne od strony narracyjnej. To są, tak jak wspomniałem, albo krótkie etiudy, są to jakieś wycinki, fragmenty, historie oparte na faktach, science fiction, fantasy, bardzo, bardzo różne. Kilkunastostronicowe, wszystkie w sumie 96 stron komiksu Delismo Studio, antologia od Timofa. I dalej, jeśli chodzi o komiksy, to stworzenie Beaty Sosnowskiej. Z Beatą Sosnowską jakiś czas temu w marcu rozmawiałem, więc o tym komiksie już dużo powiedziano, ale postanowiłem w komiksie jednak o nim wspomnieć. Winnisław Granda, 200 stron, to jest drugi tom Biblioteki Polskiego Komiksu Niezależnego. Stworzenie bardzo dobrze, ciekawie wydane, tak jak tom pierwszy. Autorka ilustracji jest Beata Sosnowska, a scenariusze w zależności od komiksu, tak naprawdę jest to 15 propozycji z różnych lat, bodajże od 2010 do 2019. Są to propozycje różnorakie, tak samo, no bo to jest antologia, tak? Lata pracy Beaty Sosnowskiej, różne także od formy, ze względów formalnych. Komiks nie można jednoznacznie klasyfikować od strony wizualnej autorki, ponieważ są to za każdym razem pewnego rodzaju eksperymenty wizualne, widzimy tutaj. Tutaj akurat dwie plansze są ze stworzenia. Trochę łatwiej, jeśli chodzi o tematykę. Tak wspomniane właśnie inność, feminizm, to są jedne z głównych takich life motywów jej twórczości. Są to też adaptacje chociażby fragmentu Michała Witkowskiego z Lubiewa Kokarda. Bardzo ciekawa propozycja. Tutaj Czas Jadwigi. To jest taki komiks trochę może taki mniej popularny, ale bardzo prześmiewczy, jeśli chodzi o pewną dziewczynkę w przyszłości. Gdzie Polska jest naprawdę, Polska jest stolicą świata i być rdzennym Polakiem to jest coś fenomenalnego. To takie dość drżenie się z naszymi ludzkimi przywarami. Bardzo fajnie, że ta seria Biblioteki Polskiego Komiksu Niezależnego wychodzi. Wkrótce dwie nowe propozycje. Warto się zapoznać z polską komiksami, może mniej znanych autorów, ale wydanymi właśnie w bardzo przejrzystej, ciekawej formie zebrane. Tutaj nie wszystkie są komiksy, oczywiście, Beaty Sosnowskiej. Nie da się tego. Autorka sama wybierała, żeby mniej więcej to tematycznie było jakieś usystematyzowane i pokazane różne jej formy artystyczne, którymi się para. Myślę, że warto tak samo jak Szymona Kazimierczaka, Pingwin i inne opowieści, które były pierwszym tam zakupić, bo to coś ciekawego. Myślę, że jest to takim element hierarchizujących, może usystematyzujących polski rodzimy komiks ostatnich lat, bo tego wychodzi bardzo dużo, twórców jest bardzo wielu, a często właśnie self-publishing powoduje, że nie wszystkie komiksy dochodzą do czytelników, a dzięki takim właśnie inicjatywom i akcjom na pewno te komiksy szerszą publiczność zostaną przez szerszą publiczność przeczytane. I to tyle, jeśli chodzi o ten komiks. Chciałem go wspomnieć i przypomnieć o tym. A jeśli Was bardziej interesuje ta publikacja, tak tutaj w historii filmów na Facebooku, w Komiksologos czy w Domu Literatury, spotkanie właśnie w marcu z Beatą Sosnowską było i możecie posłuchać, właśnie jak z nią rozmawiałem na temat tego komiksu. I dalej, Dozorca. Nieco starszy też tytuł, który z Nathan Comics wydało prawie 3 lata temu. Jakiś czas temu był w wyprzedaży, był w Non Stop Comics i można było kupić tanie komiksy z defektami, a dla mnie ważniejsze jest to, co jest w środku, a nie defekty na okładce. Więc Dozorce między innymi kupiłem. Dozorce, nie wszystko złoto. Postanowiłem o tym komiksie opowiedzieć ze względu głównie na scenarzystę Bartosza Sztybora. Ilustracją zajął się Iwan Szowrin. 96 stron. Komiks no, chyba najbardziej znanego na świecie polskiego scenarzysty obecnie, Bartosza Sztybora. Komiks może nie do końca udany od strony fabularnej, dość przewidywalny, no ale nasz rodzimy
polski, światowy produkt, można powiedzieć. Mamy tutaj grupę nastolatków, mamy dziwną postać bestii, która morduje z jakiegoś powodu pewne osoby. Mamy tutaj dziwną dozorczynię. I oczywiście jeden z naszych bohaterów ma pewne super, można powiedzieć, moce, z którymi musi wykorzystać. Od strony popularnej, jak mówiłem, jest to bardzo schematyczne, przewidywalne. Nie ma tutaj jakichkolwiek zaskoczeń fabularnych. Jest to taki klasyczny, no nie amerykański, ale właśnie amerykański próba produkcyjna w formie takiego właśnie komiksu. Jako ciekawostka tak naprawdę czytam, bo od strony, gdybym oceniał tak jakość komiksu, to może bym się nad tym zastanowił, ale ze względu na to, że Bartosz Tybor jest scenarzystą, dostanie większy plusik. Strony wizualnej też nie jest jakieś straszne, jest specyficzne troszkę wizualnie, ale wszystko się jakoś czyta. To też jest ważne, bo nie ma tu jakichś elementów niszczących fabułę albo psujących cokolwiek, ale jak mówię, jest to zdecydowanie zbyt przewidywalna propozycja. Nie za długo, 86 stron, ale taki na krótki oddech 20-30-minutowy wydaje się. No ale mówię, to taki klasyfikacja jak jednak komiksu mniej europejskiego, a bardziej amerykańskiego. Tak. Chociaż to jest nowa jakość w europejskim komiksie, jednak czuć to takie inspiracje amerykańskimi produkcjami. I wracamy od samego początku. Opowiadałem dzisiaj o Berezynie z wydawnictwa Egmont. Scenarzysta Fryderyk Rychow na podstawie powieści Patryka Rambo, ilustracje Iwan Gil. To kontynuacja bitwy, czyli nadal mamy czasy Napoleona, początek XIX wieku. Tym razem mamy wrzesień 1812 roku i armia francuska wkracza do Moskwy, nie napotykając żadnego oporu. Mieszkańcy Moskwy praktycznie wszyscy uciekli i miasto zostało wyludnione. Co robić dalej? No, o tym wie tylko sam Napoleon. Bardzo ciekawa historyczna historyczny fresk z elementami obyczajowymi fabularnymi. Dalej mamy The Lisbon Studio Antologia. Pedro Moura, Nuno Sarai, Nuno Duarte, Charto Cabral, Mart Tavez, Filip Andrade, Joana Foso, Joa Tercio. Myślę, że dobrze powiedziałem te nazwiska. Czyli antologia The Lisbon Studio, studia dziejącego w Portugalii. Pięć całkowicie różnych komiksów, pięć różnych podejść do komiksu, od komiksu opartego na biografii, poprzez komiks społeczny, poprzez opowieść o science fiction czy fantasy. Ciekawa propozycja na 10 stronach od Timofa. Stworzenie, czyli Bata Sosnowska i spółka wydawnictwo Granda, drugi tom Biblioteki Polskiego Komiksu Niezależnego, 200 stron, 15 krótkich historyjek rozproszonych przez ostatnie prawie 10 lat autorstwa Bata Sosnowskiej. Bardzo różnorakiej od strony wizualnej, popularnie związane właśnie z innością, z odrębnością, z polskimi przywarami, także feminizmem, z tożsamością własną. No, dużo tego powiedzieć, biologizmem, tak? I to wszystko na tych 200 stronach w formie krótkich lub dłuższych anegdot, historii, czy też adaptacji. I dozorca, nie wszystko złoto, scenarzysta Bartosz Tybor, ilustracje Iwan Nowryn, non-stop komiks, 96 stron, taki próba zamerykanizowana europejskiego komiksu, opowieść o pewnej bestii, która krąży nad gdzieś na jakiejś dzielnicy i tam właśnie ziomki próbują ją pokonać, a przy okazji jest jeszcze dozorczyni, która wie o co chodzi z tą bestią, a jeden z tych ziomków tutaj wspomnianych ma dziwne moce, których musi wykorzystać i zostać obrońcą tej właśnie dzielnicy. Przewidywalne, dość łatwostrawne, lekkie. Jak chcecie. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie na kwarantannie, więc myślę, że wkrótce będą kolejne te propozycje, także starsze, bo że tak powiem, źródełko komiksowe do momentu zakończenia kwarantanny, czyli jeszcze 9 dni pozostaje.
zamknięte i myślę, że wyczytam wszystkie starsze propozycje, które do mnie dotarły w ostatnich roku czy półtora i o nich jeszcze opowiem, bo kilkanaście tytułów jeszcze nie zostało opowiedzianych, a są w kolekcji.